Witam Państwa serdecznie. Zauważyłem, że w tej sesji spełni się pewien model tradycyjny teatrologii, czyli teatrolodzy krytycy w kraciastych marynarkach, co jest pewnym zauważonym sposobem funkcjonowania i stylizacji na teatralny, powiedziałbym, na moc i autorytet jakby już wizualny. W środowisku, o którym będę mówił, ponieważ chciałem, zacznę od takiej kwestii, powiedziałbym, zapoznanej genealogii, szczególnie warszawskiej teatrologii, czy wiedzy o teatrze. 9 września 1977 roku Zbigniew Raszewski zanotował: po kolacji rozmowa z Jasiem o systematyce gatunków literackich zbudowanych przez Szwajkowskiego. Uznanie Jasia dla konsekwentnego stopniowania jako podstawowej zasady z jednym dwuwartościowym kryterium rozróżniania. Albo opis świata bardziej interesuje autora, epika, albo wyrażanie osobistych przeżyć, liryka. Ta konsekwencja pozwoliła Szwajkowskiemu uszeregować wszystkie gatunki na jednej linii. I profesor referuje dyskusję z synem i kończy uwagą: w moich oczach systematyka Szwajkowskiego jest dziełem mistrza, którego w humanistyce po tym poznać, że ani praw logiki nie narusza, ani praw życia, które bynajmniej prawami logiki nie są. A jej sukces na tym polega, że zdołał jedno z drugim pogodzić. A więc spełnił postulat Stępowskiego. I przyznam się, że już w pierwszej lekturze ten cytat zapamiętałem, to rozróżnienie na prawa logiki i prawa życia, ale przy okazji, kiedy sięgałem po teksty Stępowskiego, to właściwie długo nie pamiętałem i dopiero w momencie, kiedy potrzebowałem tego cytatu, żeby coś uzasadnić, to uświadomiłem sobie, że właśnie fragment ten jest powiązany ze Stępowskim, a szukałem go, bo miałem poczucie, że ten cytat z Raszewskiego świetnie pisarstwo Chostowca scharakteryzuje, bo właśnie ani praw logiki, ani praw życia nie naruszał. I w lekturze Stępowskiego uderza, wbrew stereotypowi, osadzenie autora w sprawach życia. Jego rozległą wiedzę, wciąż mu ją ktoś wypominał, uzupełniało ogromne doświadczenie życiowe zbierane na Ukrainie, zagranicznych uczelniach, wreszcie w pracy dziennikarza, urzędnika rządowego czy pracownika banku. Próbował i rozpoznawał różne ścieżki. Jeśli z pewnych możliwości zawodowych rezygnował, to raczej z własnej woli. I niektórzy widzą w Stępowskim projekt nieskończony, niedopełniony, w którym zabrakło dzieła, które by coś zwieńczyło. Gdy mamy szansę czytać przywracane w ostatnich latach szczególnie teksty Stępowskiego, listy, dostrzegamy ważne wątki, tematy, do których wracał przez całe życie. I to pan Rafał Węgrzyniak zwrócił kiedyś uwagę, że Stępowski jest rówieśnikiem Waltera Benjamina. Przy ogromnych różnicach dostrzec można pewne podobieństwa. Rozproszony, rozwichrzony dorobek, wreszcie wspólny temat, analiza mechanizmów kultury, szczególnie współczesnej. I widzę, że patrząc na lektury, na rozmowy, dyskusje także wśród studentów, że nie przedawniło się znaczenie choćby pełnomocnictw recenzenta, ale też uwag o polskiej inteligencji, a zebrany w całość przez Jerzego Timoszewicza notatnik niespiesznego przechodnia, zbiór esejów z paryskiej kultury, jest książką olśniewającą, jakie zdarzają się rzadko, i jedną z tych ksiąg, w której jest wszystko. I przyznam się, że nie mam poczucia, że notatnik i lektura choćby tej całości przywraca miarę rzeczy, to raczej pisanie Stępowskiego w formowaniu własnej miary rzeczy może dopomóc. I także myślę, może wpływać na czytelników, na osoby też piszące, jasny, wolny od manier prądów intelektualnych język tekstów Stępowskiego, który z kolei mógł stanowić pewną przeszkodę w akademickim uszlachceniu jego twórczości. I myślę, że właśnie w jakimś stopniu, jeżeli chodzi o styl pisarski, pewien sposób komunikowania się, to warszawska teatrologia, wiedza o teatrze wiele Stępowskiemu zawdzięcza, szczególnie za sprawą wieloletniej pracy Jerzego Timoszewicza. Krąg warszawskich ludzi teatru nie tracił przez lata PRL-u z horyzontu jednego z najwybitniejszych polskich eseistów. I przez lata narzekano na złą obecność
Stępowskiego w polskiej literaturze, w gospodarstwie polskiej literatury. I te lata nieobecności z powodów cenzuralnych, później z powodów rzadkich wznowień, powodowała, że raczej polscy czytelnicy mieli do czynienia z uczniami szkoły Stępowskiego, adeptami sztuki eseju, zanim mogli przeczytać samego Stępowskiego. I gdy się ma do czynienia z tekstami Stępowskiego, tamte teksty tych uczniów tracą smak, nawet jeśli wychodziły spod pióra wieloletnich kandydatów do Nagrody Nobla. I mam wrażenie, że za sprawą zeszytów paryskiej kultury, widać to szczególnie w lekturze raptularza profesora Raszewskiego, który czynił liczne wypiski, ta lektura Stępowskiego mogła być szkołą i stylu pisarskiego, i stylu myślenia dla pewnego kręgu przyjaciół. Wymieniam kilka osób, Raszewski, Aksel, Timoszewicz, mógł stanowić punkt odniesienia w pisaniu i mam poczucie, że także oddziaływał na kolejne pokolenie uczniów tych osób, jak Hanna Baltyn, Agata Tuszyńska, Jacek Sieracki, Janusz Majcherek, Piotr Micner, Tomasz Kubikowski. Każdy z tych autorów ma swój własny styl, jednak jest wyczuwalny jakiś ton. Można użyć też takiego słowa, które lubił Jerzy Kenik, pewnej powabności polszczyzny tych autorów. I przyznam się, że też powabności i pewnej komunikatywności, którą lata temu, 20 lat temu podkreślił Marek Karpiński, którego żona Hanna Baltyn wywołała do mikrofonu podczas premiery książki Gwiazdy i Gwizdy Agaty Tuszyńskiej 6 maja 2003 roku, który właśnie podkreślał to, że gdy zetknął się ze środowiskiem studentów ówczesnego WOT-u końca lat 70., było to zupełnie to środowisko posługujące się zupełnie innym językiem, jaśniejszym, prostszym, bardziej komunikatywnym właśnie niż uniwersyteccy humaniści, którzy w latach 70. Jakby tkwili w otchłani semiotyki czy strukturalizmu i tego naukowego języka. I właśnie z jednej strony chciałem podkreślić tę rolę zapośredniczoną za pomocą tekstów Jerzego Stępowskiego dla polskiego pisania, warszawskiego pisania o teatrze, a z drugiej strony taką osobą, którą należy wspomnieć i przypomnieć z całą mocą, jest Tymon Terlecki. I tutaj takim materiałem do przemyśleń jest wspaniała praca pani Marzeny Kuraś, która wydała dwa ogromne tomy korespondencji Terleckiego z teatrologami polskimi, warszawskimi szczególnie, ale też był w tym gronie Jerzy Gott. I za sprawą tych tomów dostajemy możliwość wglądu w pracę, w codzienną pracę grona wybitnych teatrologów, którzy tworzyli fundamenty polskiej wiedzy o teatrze. Ujmująca jest, jak patrzeć na ten cały korpus, ich zawodowa solidarność, wzajemne kibicowanie w podejmowaniu kolejnych tematów, świadczenie wszechstronnej pomocy, prywatne recenzje. W listach pojawiają się setki tytułów książek, kolejne zamówienia, potwierdzenia wysłanych tomów. Na marginesie poznajemy też perypetie pamiętnika teatralnego, którym fala nieustannie rzucała, czy też szczegóły powstawania krakowskiej teatrologii, co regularnie referował Jerzy Gott. Tu myślę, że też takim dużą przyjemnością w tej lekturze jest styl poszczególnych korespondentów, gdzie profesor Raszewski pisał trochę w tonie odpowiedzialności przed Bogiem i historią i trochę dla potomności. Józef Szczublewski z kolei tonem bardzo swawolnym i pełnym fantazji. Jerzy Gott tonem zmęczonym, odsłaniającym prywatne bolączki. Edward Krasiński tonem rzeczowym, energicznym, a Jerzy Timoszewicz tonem kawalarsko-stoickim. I właściwie w tym zbiorze absolutnym zaskoczeniem jest to, co pisze Bohdan Korzeniewski. Gdy mamy tu do czynienia z prywatną korespondencją i tu odsłania się zupełnie inny, jak mawiali o nim studenci, korzeń. Zawiera ją jego listy wiele błyskotliwych komentarzy, ocen. Prowadzone są z nieoczekiwanym, jeżeli my znamy autorytet i sposób taki oficjalny bycia profesora Korzeniewskiego, luz i humor. I
widać w tych listach to, co jest piękne i poruszające, taka nieustająca wymiana i pomoc wychodząca daleko poza dobrą radę. Józef Szczublewski w obszernych listach i licznych załącznikach dostarczał Terleckiemu choćby materiały o Helenie Modrzejewskiej i pomagał w pisaniu książki Terleckiego i pozwalał sobie nawet na wysłanie jedynego egzemplarza, który miał przepisanych listów Modrzejewskiej, które akurat znalazł. I nie było tam chowania materiałów po tapczanach. Jakby wszystko było jasne, wszelkie skarby nie były ukrywane, wszystko było pokazywane. Z drugiej strony Terlecki niezwykle pomagał Timoszewiczowi w pisaniu o schillerowskich dziadach, gdzie Timoszewicz zadawał pytania czasem mordercze, na przykład kiedy w przedstawieniu kłębiły się chmury, i Terlecki umiał sobie z tym znakomicie poradzić. I na podstawie tych listów można by napisać krótką rozprawkę o sytuacji teatrologów w Polsce Ludowej. Byłaby to typowa historia wesoła, ogromnie przez to smutna, bo przykład najprostszy, mimo że podobno w PRL na wszystko było pieniądze, to okazuje się, że zawód badacza teatru nigdy nie był popłatny. Niezależnie od ustroju trzeba było reperować budżet dorywczymi zleceniami. I w tym kontekście ujmująca była deklaracja Terleckiego skierowana do Timoszewicza, że jeszcze stać go na posyłanie kolegom książek. No, ja sam pamiętam rozmowę z 90-letnim profesorem Szczublewskim, który wyjaśniał mi, że miał w pewnym momencie tyle etatów, że decydował się, gdzie ma jechać do pracy, zależnie od tego, jaki autobus przyjechał na przystanek. Natomiast dlatego trzeba pracować jakoś w okolicy, żeby było blisko. Trzeba z całą mocą podkreślić, że te listy to dowód i to, co z tych listów wynika, to dowód ogromnego hartu ducha, siły woli, mocnych charakterów, co i raz przeziera PRL-owska znojna rzeczywistość. Jest w tych tomach wiele takich przejmujących świadectw. Sam Terlecki, mimo że żył na zamożnym i wolnym zachodzie, sprawia wrażenie nieustannie zmartwionego, natomiast doskonale Timoszewicz podsumowywał wszystkie problemy takim zdaniem na marginesie. U nas wszystko toczy się normalnie, to znaczy wolno i nierytmicznie. Korespondencja ta jednak przede wszystkim z całą mocą uświadamia, jak bardzo zabrakło w kraju Tymona Terleckiego, teatrologa. Można założyć, że w normalnych warunkach stałby się osobą kluczową dla rodzącej się nauki. Przypomnijmy, że tylko w momencie, kiedy był dwudziestokilkuletnim młodym badaczem niedaleko Pistu i Zaspu działo właśnie, wykładał w Piście, redagował czasopisma Teatr i Scena Polska, czy wreszcie uruchomił serię takich podręczników Wiedza o teatrze. I jego kolega, rówieśnik Korzeniewski, Bogdan Korzeniewski, po wojnie poszedł w praktykę, został reżyserem, oczywiście redagował pamiętnik, ale jednak pracą naukową nie zajmował się w takim wymiarze jak Terlecki czy właśnie profesor Raszewski jako drugi redaktor pamiętnika. Pełnił rolę mentora, ale nie w takim wymiarze, jak mógł wobec rodzącej się wiedzy o teatrze, teatrologii, pełnić tu na miejscu Terlecki. Wystarczy zajrzeć do rzeczy teatralnych i do wyboru choćby polskich teatraliów, które na łamach prasy londyńskiej publikował Terlecki. No, przyznam się, że o niektórych polskich tytułach dowiedziałem się właśnie za sprawą tekstów profesora Terleckiego. Znał wszystko, trafnie oceniał wartość i też w listach widać, że dzielił się tymi opiniami, podpowiadał też możliwe tematy. I wobec tych dwóch ważnych osób, które istniały w sposób zapośredniczony i w przypadku Terleckiego dalece niewystarczający wobec tego, jak mógłby się tu przydać na miejscu, tę pustkę wypełniał oczywiście profesor Raszewski. I tutaj przyznam się, że uderzający jest list, który napisał niespełna 32-letni
33-letni Zbigniew Raszewski w kwietniu 58 roku, zaczynając kontakt z Tymonem Terleckim. Styl tego listu, takie wysokie C, które chyba też zaskoczyło samego Tymona Terleckiego, który tak trochę wykpiwał się żartem, gdzie z jednej strony Raszewski przedstawiał się, doktoryzował się pan, o ile się nie mylę, u Kleinera. Jestem niejako wnukiem naukowym Kleinera, bo doktoryzowałem się u jego ucznia, Szwajkowskiego. Należał pan przez długie lata do najbliższych współpracowników i sprzymierzeńców Schillera. Jestem jednym z ostatnich wychowanków Schillera. Kiedy w roku 52 wypadło mi rozstać się z uniwersytetem, tylko dzięki stanowczości Schillera mogłem kontynuować pracę naukową w Instytucie Sztuki. W jakimś stopniu rozsnuwa taką pewne nitki, połączenia, konstelację pewną, która mogłaby ich połączyć. I dodawał, wyznawał pan zawsze ideę Teatru Ogromnego. Jej dalsze rozwijanie i urzeczywistnianie uważam za moje powołanie życiowe. Należy pan więc do osób, które najbardziej pragnąłbym poznać osobiście, bo tylko w takim osobistym zetknięciu możliwa jest wymiana doświadczeń i opinii, skuteczne udzielanie rad i wspólne rozstrzyganie palących wątpliwości. Pomijając już mój osobisty podziw dla pana pisarstwa, można by jeszcze dodać, że w społeczeństwie zaczynającym co pokolenie od nowa, taka wymiana doświadczeń urasta do problemu racji stanu. I cały ten list wypełnia tego rodzaju też nieco mroczna i taka pesymistyczna ocena stanu polskiej kultury w PRL-u końca lat 50. I myślę, że jest ten list także dowodem takiego, rzadkim dowodem takiego momentu przekazania pałeczki, czy rodzaju nawiązania takiej międzypokoleniowej relacji, która ma służyć rozwijaniu pewnej dziedziny, pewnej tradycji, o którą Raszewski zawsze starał się dbać. I tak właśnie powiedziałem, pustkę wypełnił po Terleckim Raszewski, który właściwie jako 30-latek wziął na swoje barki organizację nauki o teatrze i uruchamianie rozmaitych procesów, działań, do tego jeszcze w sytuacji, gdy pamiętnik teatralny nieustannie był nacenzurowany i podgryzany z rozmaitych stron. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy stworzył szkołę. I gdy spojrzałem na listę doktorantów profesora Raszewskiego, 14 osób, które doprowadził do doktoratu w ramach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, to Jerzy, mówiąc od początku chronologicznie, od 65 roku, Jerzy Timoszewicz, Stanisław Marczak-Oborski, Barbara Lasocka, Zbigniew Wilski, Henryk Jurkowski, Lidia Kuchtówna, Józef Szczublewski, Maria Wosiek, Józef Zięba, Zofia Jasińska, Edward Krasiński, Kazimierz Andrzej Wysiński, wreszcie w latach 80. Piotr Mitzner i Agata Tuszyńska. I tak można tak z pewnym żalem powiedzieć, że ci najmłodsi, ostatni doktoranci skutecznie od spraw teatru uciekli, natomiast gdy patrzeć na ten wcześniejszy tuzin, to są nazwiska znaczące, nazwiska zarówno z kręgu najbliższych współpracowników profesora Raszewskiego, jak i badaczy, którzy podążyli własną ścieżką, jak choćby właśnie doktor Józef Zięba, który tworzył Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Natomiast myślę, że patrząc na te nazwiska, że tutaj o szkole mówić trudno i właściwie w przypadku tej działalności warszawskiej teatrologii można raczej mówić o pewnych kręgach, które oddziaływały, szczególnie myślę, jeśli patrzeć choćby na kręgi teatrologów w samym Instytucie Sztuki, gdzie choćby pół żartem mówiło się, że biała, krótka historia Teatru Polskiego Raszewskiego była swoistą odpowiedzią na olbrzymią, monumentalną i niezwykle poważnie napisaną czarną serię pod redakcją Tadeusza Siwerta między innymi. I można powiedzieć, że też w takiej perspektywie czasu ta
ta druga grupa teatrologów jakby znika, przykryta takim publicity, pamięcią o Raszewskim i kręgu pamiętnika teatralnego, trochę, pół żartem mówiąc, trochę jak działania prasy emigracyjnej, gdzie kultura paryska Jerzego Giedroycia urosła i właściwie często zapominamy o intensywnych i niezwykle ciekawych działaniach, choćby prasowych i kulturalnych, tej emigracji londyńskiej, której przecież przedstawicielem i jakimś łącznikiem między Paryżem a Londynem był też Terlecki. I w tym kontekście właśnie uczniów i jakiegoś takiego kręgu profesora Raszewskiego można dojść do Wydziału Wiedzy o Teatrze, który jak to ktoś stwierdził, nie znalazłem tego tekstu, napisał takie zdanie, które zapamiętałem, ale nie zidentyfikowałem w bibliografii, że Łomnicki z Koenigiem złożyli wot w podarunku profesorowi Raszewskiemu, a on go nie przyjął. Prowadzenia zajęć się podjął, ale prowadził prace magisterskie, ale nie podejmował żadnych innych działań uczelnianych, administracyjnych, nie brał udziału w radach wydziału, co Koenig uważał za plus, bo przynajmniej nie słyszał, co jego koledzy z wydziału wygłaszają, a z drugiej strony też nie uczestniczył w egzaminach wstępnych. Sam Koenig uważał fakt obecności profesora za niezwykle ważny. Opowiadając o warszawskiej teatrologii w 1985 roku podkreślał, nawet w epoce audiowizualnej najskuteczniejszą jest metoda usta-ucho. Metoda działa w obydwa kierunku, od katedry do audytorium i odwrotnie. Wobec tego efekt nauczania zależy od tego, kogo ma się za pedagoga i kogo jako słuchacza. Uczenie młodzieży wymaga autorytetu, którego nie zapewni ani program, ani stopień naukowy. Ośrodki akademickie określają więc osobowości ich nauczycieli. Warszawski Wydział Wiedzy o Teatrze ma to szczęście, że prowadzi tu swoje seminarium Zbigniew Raszewski. W nauce najważniejszy jest człowiek. Wszystko inne stanowi tylko dodatek do niego. Naszą narodową cechą jest to, że uważamy się za pępek świata, tymczasem nie mamy ani najlepszego teatru, ani szkolnictwa, ani nowoczesnej techniki wydawniczej, ale czasami pojawiają się u nas istotni ludzie, którzy mówią coś znaczącego. I w przypadku, gdy spojrzeć na 44 prace magisterskie, tytuły, 44 prace magisterskie, 44 osoby, które napisały swoje prace dyplomowe u profesora Raszewskiego, właściwie tylko wyłuskać można te osoby, które związały swoją działalność ściśle z nauką o teatrze, za to nie ma problemu z tym, żeby zobaczyć osoby, które zostały w kulturze i robią rozmaite mniej lub bardziej znaczące rzeczy. Ja uporządkowałem sobie magistrantów i magistrantki od A do Z i to jest od Natalii Daszyńskiej, która pisała o warszawskiej publiczności premierowej w latach 60. i 70., czy do Wandy Zwinogrodzkiej, która pisała o zagadnieniach bojkotu politycznego w Teatrze Polskim. I można powiedzieć, że z tego grona jego magistrantów znów nie powstało grono naukowców, badaczy, którzy ponieśli gdzieś i poprowadzili dalej badania naukowe. Natomiast pewnym chyba szczęśliwym przypadkiem jest to, że kolejni kierownicy, dyrektorzy Instytutu Teatralnego to z jednej strony Maciej Nowak, który odbywał praktyki w pamiętniku teatralnym przez kilka lat pod okiem profesora Raszewskiego. Rozmaicie opowiadają o tym, jak to się skończyło. Natomiast dwie kolejne dyrektorki, Dorota Buchwald i Elżbieta Wrotnowska, pisały u profesora Raszewskiego prace magisterskie. I mam takie, patrząc na to wszystko, przekonanie, że właśnie szkoły z tego nie było. Jeśli spojrzeć na działania szczególnie doktorantów profesora Raszewskiego, to można powiedzieć, że raczej w tym gronie udawało się realizować jakiś ten wielki plan jeszcze przez Leona
Schillera szkicowany. Podobnie jak wiedza o teatrze gdzieś po latach była jakimś echem pomysłu na Wydział Dramaturgiczny PiS-u, który Leon Schiller spisał, a w 1987 roku Jerzy Timoszewicz odnalazł i opublikował. I prawdę mówiąc, czytanie tego programu to jest program edukacji na lata, z trudem na 5-letnie studia wyższe. Natomiast mam poczucie, że przyglądając się tym działaniom i sprawom wiedzy o teatrze i tej warszawskiej szkoły, można raczej właśnie mówić o pewnych kręgach, pewnym środowisku, pewnym, i tutaj jeszcze znajdę ten cytat, bo mi gdzieś umknął. Umknął mi cytat, ale mam nadzieję, że go znajdę. O, właśnie. O ten cytat, który właśnie w kontekście kręgów czy pewnych środowisk ma znaczenie. Profesor Raszewski w Teatrze w Świecie Widowisk notował: od chwili, kiedy zacząłem uczyć na tym wydziale, próbowałem sprecyzować sobie pogląd na pewne właściwości teatru przez odpowiedź na pytanie, kto go rodzi. Tak w dawnej Polsce rozpatrywano kwestię osoby nowo pojawiającej się w towarzystwie, przy czym dla dawnych Polaków ważne bywało nie tylko jej pochodzenie, ale także jej aktualne stosunki, z kim jest spokrewniona lub spowinowacona i przez kogo. I mam poczucie, że raczej właśnie takie pytanie dotyczące poszczególnych przedstawicieli nauki o teatrze, wiedzy o teatrze jest zasadne i pokazujące bardziej raczej sieć osób, które wzajemnie współpracowały, czasem się inspirowały, czasem były na zupełnym marginesie, ale mam poczucie, że jakiegoś jednego stylu wypracować się nie udało, choć osiągnąć udało się wiele. I w tym miejscu, już zmierzając do końca, chciałbym zwrócić uwagę i oddać sprawiedliwość w jednej kwestii, właśnie choćby nazwy wiedzy o teatrze, bo z jednej strony przyjęło się, że nazwę w latach 70. dla wydziału zaproponował Bohdan Korzeniewski, wymyślił Bohdan Korzeniewski, ale myślę, że wtedy chyba nie bardzo można było to głośno powiedzieć, a na pewno napisać, że właściwie pierwszym, który użył tego określenia, był właśnie Tymon Terlecki, który w Państwowym Wydawnictwie Książek Szkolnych pod koniec lat 30., w 38 i 39 roku właśnie zaczął realizować serię pod nazwą Wiedza o Teatrze, pięknymi, wielkimi literami. Ta nazwa serii widniała na okładkach 5 tomów, które udało się wydać. Tomów, które napisali Brumer, Stromenger, Barr, Mieczysław Rulikowski czy Aleksander Hertz, Zagadnienia socjologii teatru, wydane w 1939 roku. I wydaje mi się, że warto o tym przypomnieć, bo myślę, że na samej wiedzy o teatrze warszawskiej ta świadomość tego pierwszego użycia jest dosyć ograniczona. I jeśli mówiąc właśnie o sieci, wzajemnym inspirowaniu się, współpracy, to myślę, że właśnie udało się dużo osiągnąć w ramach rozmaitych zainteresowań, rozmaitych systemów, sposobów pracy. Natomiast i takimi pomnikami są już rzeczy, które się wydają, można powiedzieć, oczywiste, jak słownik biograficzny Teatru Polskiego czy krótka historia Teatru Polskiego, ale szereg rozmaitych bibliografii, opracowań, tego, co powstawało także za sprawą Encyklopedii Polskiego Teatru, a mimo tego ogromnego trudu, wydaje mi się, że wciąż pozostaje aktualna pierwsza zasada polskiej humanistyki, którą sformułował Jerzy Timoszewicz i którą mi przekazał podczas spotkania pierwszego, kiedy rozmawialiśmy o wydaniu tomu Jerzego Koeniga, tekstów Jerzego Koeniga. W pewnym momencie właśnie podzielił się ze mną, że właśnie on ukuł tę pierwszą zasadę polskiej humanistyki, która brzmi: jeżeli w Polsce została wydana wybitna publikacja w dziedzinie humanistycznej, monografia, słownik, jest w niej jakiś błąd, to dotyczy na pewno teatru.
I odkąd usłyszałem to zdanie w roku 2012, kolejne lektury rozmaitych wybitnych książek z innych dziedzin humanistyki utwierdzają mnie w prawdziwości tezy Timoszewicza, ale to chyba nie świadczy źle o nas. Bardzo dziękuję.